przedszkojak.pl. Tola i Nelek, księżniczka i rycerz. Czyta Patrycja Nowak. Cześć maluchy! Czy znacie już Tolę i Nelka? Tola i Nelek poznali się w przedszkolu i to właśnie tam spędzają razem najwięcej czasu. Bawią się, budują, malują, wycinają i kleją, śpiewają, tańczą i biegają. Uczą się całkiem nowych rzeczy, a ich ukochana pani Mania dba o to, by każdy przedszkolak czuł się tam naprawdę dobrze. Tak samo jak was, każdego dnia spotyka ich wiele różnych sytuacji. Jutro w przedszkolu Toli i Nelka ma się odbyć bal przebierańców. Jesteście ciekawi, jakie stroje wybrały dla siebie przedszkolaki? I czy wszyscy zdążyli na czas? Posłuchajcie! Mama odebrała Tolę dziś, jak zwykle, po podwieczorku. Cześć, kochanie, ale miło cię widzieć, tęskniłam. Mama! Tola pobiegła w stronę mamy i wtuliła się w nią. Sprawnie zmieniła buty, założyła czapkę, szalik i kurtkę. A potem poszła z mamą za rękę w kierunku przystanku tramwajowego. Jak się masz? Wszystko dobrze? Zapytała z troską mama. Tak, dobrze. Jutro jest bal. Pamiętasz? Pani Mania z panią Celą dmuchały dziś balony i rozwieszały serpentyny. Pamiętam, ale będzie zabawa. Pewnie nie możesz się już doczekać, aż założysz swoją suknię księżniczki, co? Korona też czeka. Powiedziała radośnie mama, pamiętając jednocześnie, jak długo trwały poszukiwania odpowiedniej sukni. Bo Tola zupełnie nie mogła zdecydować, która jest najpiękniejsza. Ich rozmowę zagłuszyły dźwięki tramwaju, który właśnie nadjechał. Tola naprawdę lubiła jeździć tramwajem. Zawsze podczas podróży liczyła przystanki, które mijały i słuchała uważnie ich nazw, które było słychać z głośnika. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. O, na piątym już wysiadały. Tego samego popołudnia Nelek i tata robili ostatnie przymiarki jego stroju na jutrzejszy bal. Wow, wyglądasz jak prawdziwy rycerz! Wykrzyknął tata, zakładając Nelkowi tekturową zbroję. I do tego zrobiliśmy ten strój razem. No, jestem z nas bardzo dumny. Tato, jeszcze miecz! Gdzie jest mój miecz? Tutaj, synku! Tata podał Nelkowi miecz, który kilka dni temu razem wycięli z tektury i pokryli srebrną farbą. Nelek zaczął radośnie wymachiwać nim na prawo i lewo. Tata chwycił kawałek tektury, zrobił ruch, jakby wsiadał na konia i zaczął galopem biegać po salonie, co rusz zaczepiając Nelka, jakby wyzywał go na pojedynek. Ihaha! Tata udawał nawet parskanie swojego konia, którego na niby dosiadał. Nelek śmiał się tak mocno, że aż rozbolał go brzuch. A cóż to za turniej rycerski w naszym domu? Roześmiała się mama, przyglądając się temu z daleka. Czas galopować do wanny, Nelku. Mamo, a jeśli nikt na balu nie będzie rycerzem? Tylko ja? Antek i Kuba mówili, że będą strażakami, a Kajtek ma strój robota. Zamyślił się Nelek i nieco posmutniał. Nelku, słyszę, że obawiasz się trochę tego, co powiedzą chłopcy, kiedy cię zobaczą. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, co ty sam o sobie myślisz i o swoim stroju. A przecież po ostatniej naszej wycieczce, kiedy zwiedzaliśmy ruiny zamku, bardzo chciałeś być rycerzem.
I naprawdę napracowaliście się z tatą nad tą zbroją, co? Nelek patrzył na mamę, słuchał i kiwał głową. Był dużo spokojniejszy. Nawet jeśli żaden z chłopców nie będzie rycerzem, to jestem pewna, że będziecie się razem świetnie bawić. Późnym wieczorem mama Toli przygotowała suknię na wieszaku i powiesiła ją na klamce u drzwi. Obok położyła brokatowe baletki i opaskę z koroną. Wszystko było gotowe i czekało na bal. Rano jednak okazało się, że nic nie idzie tak, jak trzeba. Budzik mamy nie zadzwonił o świcie. O, jak to możliwe? Zastanawiała się mama, zrywając się z łóżka. Wpadła do pokoju Toli i powiedziała. Kochanie, już 8. Zaspałyśmy. Wstawaj szybko, nie mamy zbyt wiele czasu. Ale Tola nie lubiła się spieszyć. Słysząc napięcie w mamy głosie i czując chłód, jaki panował w pokoju, postanowiła jeszcze głębiej wsunąć się pod kołdrę. Po kilku minutach na stole czekała już na nią miska z ciepłym mlekiem i ulubione płatki. Poszła więc do stołu, ale wsiadając na swoje krzesełko, uderzyła się w mały palec u stopy. Ała! Głupie krzesło! Wykrzyknęła zdenerwowana. Jedząc śniadanie, pochlapała sobie swoją piżamę mlekiem, co jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Mama patrzyła na córkę z lekkim niepokojem i starała się ją wspierać w tej złości. Kiedy wreszcie umyły zęby i zaczęły ubierać strój księżniczki, Tola poczuła, że coś ją drapie po plecach. Mamo, ta sukienka jest niewygodna. Tam mnie coś drapie i swędzi. Poczekaj sekundę, już sprawdzam, powiedziała mama, zdejmując z Toli sukienkę. Zamyśliła się, przesuwając palcami po suwaku. Faktycznie nie jest on zbyt przyjemny w dotyku, ale mierzyłyśmy ją wcześniej i nie mówiłaś, że coś jest nie tak. Może wtedy tego nie poczułam, ale teraz czuję i nie chcę jej zakładać. Mama wzięła głęboki oddech i szybko zebrała myśli. Dobra, mam plan. Założymy pod spód tę białą koszulkę na ramionczkach, dobrze? Ona sprawi, że nie będzie cię drapać ten suwak. Ale ja już nie chcę być księżniczką. Tola usiadła zrezygnowana na podłodze i poczuła, jak do oczu napływają jej łzy. I nie chcę iść do przedszkola. Mama Toli zerknęła nerwowo na zegarek. Była już prawie 8:40. O 9:00 było zaplanowane śniadanie, a później miał zacząć się bal. To był ostatni moment, by wyjść z domu i zdążyć na czas. Wzięła jeszcze jeden głęboki wdech, przykucnęła przy Toli i powiedziała. Wiesz co? Wiem, że ten poranek nie był zbyt udany. Wstałyśmy zbyt późno. Potem jeszcze to krzesło i mleko na piżamie, a teraz ta sukienka. Ale wiem też, jak bardzo chciałaś iść na ten bal. Jak długo szukałyśmy sukni, która będzie się odpowiednio kręcić i mienić na słońcu. Mówiąc to, mama poruszyła suknią, a ta błyszczała i przyjemnie szeleściła. To co? Spróbujemy z tą koszulką? A później założymy koronę i popędzimy na tramwaj? Tola westchnęła, otarła łzy, spojrzała na mamę i pozwoliła jej założyć koszulkę. A potem raz jeszcze wciągnąć na siebie sukienkę. Teraz już było dużo lepiej. Mama wrzuciła jeszcze do torebki drugie rajstopki. Na wszelki wypadek, gdyby z pierwszymi coś się stało. I zamknęła za sobą drzwi, przekręcając klucz w zamku. Kiedy Tola dotarła do przedszkola, pani Mania w srebrnym stroju syreny formowała już pary w przedszkolnej szatni. Wow! Pomyślała dziewczynka, kiedy zobaczyła długi syreni ogon.
Pozostałe dzieci z grupy były już gotowe na bal. Mama pomogła szybko Toli wciągnąć paletki na stópki i pożegnały się dużym buziakiem. Baw się dobrze, księżniczko, rzuciła na pożegnanie mama. Tola podbiegła do grupy, łapiąc Nelka za rękę. Dzień dobry, Tolu. Ależ mamy królewską parę na przodzie. Ucieszyła się pani Cela, która wyglądała tak zabawnie. Miała na sobie kolorowe spodnie w pasy, kraciastą koszulę z wielkimi guzikami, pomarańczową perukę i czerwony nos z gąbki. Ruszyli razem do sali, w której kiedyś było spotkanie z panią Wenus. Pamiętasz? Tam, w towarzystwie pozostałych grup i pań, rozpoczęła się karnawałowa zabawa. Grała głośna muzyka, były tańce i zabawy. Pan Wodzirej, ubrany w długi granatowy surdut, wydawał dzieciom różne polecenia. Uwaga, uwaga! Teraz wszystkie dziewczynki głośno krzyczą: hurra! Hurra! Wykrzyknęły dziewczynki i panie, bo przecież też są dziewczynkami. A teraz wszyscy chłopcy zamieniają się w wilki i głośno wyją: au! Au! Pani dyrektor zorganizowała też konkurs na najbardziej oryginalny strój. Zgadnij, kto zdobył jedną z nagród? Tak, Nelek, bo był jedynym rycerzem na całej sali, a komisja zgodnie uznała też, że jego własnoręcznie wykonany tekturowy strój zasługuje na wyróżnienie. Czy w waszym przedszkolu był już taki bal karnawałowy? Za kogo byliście przebrani? A może to czas, by wraz z rodzicami zaprojektować albo wybrać strój na kolejny bal? Jak zwykle przygotowałam dla was kolorowanki i zadania. Poproście rodziców, żeby wydrukowali wam je i bierzcie się do pracy i projektowania. Materiały znajdziecie na tolainelek.pl. Posłuchajcie też innych historii Toli i Nelka. Do usłyszenia, pa pa!